Cześć. Znajduję się, zobaczcie, w pięknych górach na Słowacji i chciałbym wam tutaj opowiedzieć coś o tych szczytach, a tak w ogóle tak spróbowałem już chyba wszystkich bezalkoholowych napojów, tak, bezalkoholowe, super, w taką pogodę polecam, dobrze nawadnia, ale wracając do tych szczytów, nie wiem, czy będzie mnie dobrze słychać, są takie dwa słowa, top and peak, i one na pierwszy rzut oka są takie same, jeżeli chodzi o znaczenie, to jest szczyt, można powiedzieć top of the mountain, ale też peak of the mountain. One będą miały bardzo subtelne różnice. Ten top u nas w języku polskim jest często używane na coś topowego, tak? Zamienia się to na przymiotnik topowy, na przykład topowy artysta. Po angielsku też można powiedzieć top artist, topowy muzyk, tak? Musician, top musician. To będzie działać tak samo. Top to jest ktoś taki, kto jest na szczycie, tak? Na topie swojej popularności, czyli na szczycie swojej popularności. So you can reach the top of the mountain. Możesz osiągnąć ten szczyt góry, możesz go jakby zdobyć. But you can also reach the top of your popularity, for example. Or the top of your skills, of your abilities. I w tym momencie, jeżeli materiał ci się podoba, to umówmy się, że musisz coś po sobie pozostawić. Łapy serducha, udostępnienia, wszystko to bardzo mile widziane. No to jak będzie z tym peak? To słowo też jest używane w języku polskim. Jeżeli zdarzyło ci się pracować w reklamie, w marketingu, to na pewno zdarzyło ci się usłyszeć coś takiego jak w piku, tak? Na przykład w piku oglądalności. I ten peak, to wyobraź sobie, że leci taka linia, tak? Taka i nagle jest peak do góry. Peak. I to jest właśnie ten peak. Tak, ten szczyt. Mówiłem już, że to może być synonim ze słowem top. Taki peak mi się bardziej kojarzy właśnie z tym szczytowym, takim lekko zaostrzonym miejscem, momentem. Bo bardzo często jest to też używane właśnie do momentu. I też można by powiedzieć, he's in the peak of his popularity. Czyli właśnie on jest w tym szczytowym momencie swojej popularności. Być może on będzie już spadać teraz. We could say he's on the top, on jest na szczycie, but he's in the peak, on jest na tym, wiesz, na tym koniuszku takim. Albo it was the peak of his popularity. Czyli to był taki ten peak jego popularności, ten szczyt popularności. Later it was just worse. Tak było gorzej tylko. Więc jeszcze raz zobaczcie te tops and peaks. Być może ty też znasz jakąś subtelną różnicę między tymi dwoma. Pewnie się znajdzie wśród przykładów takie, gdzie lepiej powiedzieć peak, a w innym przypadku powiedzieć top, ale w większości sytuacji będą wymienne. A zatem dzięki za obejrzenie kolejnego materiału z terenu. Mam nadzieję, że w terenie ci się podobało. Przede mną jeszcze długa droga, ale wiesz co, trochę będę się próżniaczyć, ponieważ wybrałem kolejkę taką, ona mnie tam wciągnie na ten top or peak of the mountain. Do zobaczenia. Cześć.